dzięki temu świetnemu zarabianiu mogę pracować mniej, ale lepiej zarabiając, tak? Czyli zarabiam więcej, pracuję mniej, bo te godziny no jednak są dzisiaj najważniejsze. Ale dobra wiadomość jest taka, że naprawdę w naszej strefie geniuszu są bardzo dobre pieniądze, tylko właśnie potrzebujemy trochę opracować to tak strategicznie. Natomiast też jestem konsultantką kilku narzędzi psychometrycznych. Przede wszystkim tutaj się spotkaliśmy, żeby rozmawiać o Risk Motivation Profile, czyli o badaniu wewnętrznej motywacji naszych takich wewnętrznych, głębokich, podświadomych potrzeb. Na zewnątrz, właśnie w social mediach wygląda coś fajnie i ładnie, kolorowo, ale bywam na zapleczach jako trenerka biznesu i tutaj mentorka. Wiem, jak bywa w rzeczywistości i zawsze się rozchodzi o to, że ktoś wciska się po prostu w sukienkę, która nie jest jego. Viktor Frankl o tym pisał. Pomiędzy bodźcem a reakcją jest wolność. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Jak wykrzesać z siebie motywację? Jak ją utrzymać? Dlaczego do jednych rzeczy nas ciągnie, a do innych nie? Można się nad tym zastanawiać i rozkminiać nieskończoność, a można sobie zrobić test. I o tym teście, o motywacji, potrzebach będę dzisiaj rozmawiał z certyfikowaną trenerką Rise Motivation Profile, a także specjalistką od budowania marki osobistej, dochodowego biznesu i strategicznego podcastu Jolą Ambrożewicz. Siema Jola. Siema, siema, tak? Nie, to nie moje wejście. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Jola, pierwsze pytanie, co ostatnio napisałaś za pieniądze? Materiały dla uczestników swego programu mentoringowego pod nazwą Master Level Class Shine, w którym to właśnie według formuły Shine, którą opracowałam, idę z nimi, prowadzę ich krok po kroku do ich produktów cyfrowych, kursów, online, programów grupowych, najlepiej spółki premium. I pomagam im właśnie to stworzyć, zaprojektować i przygotować do przedsprzedaży. Także te materiały tworzę właśnie na bieżąco. No i tak, stwierdzam, że to już za pieniądze, które wpłynęły też w przedsprzedaży, którą kocham ostatnio miłością ogromną. Dwa aspekty. O miłości do przedsprzedaży jeszcze pogadamy, ale co się kryje pod tym słowem, hasłem, skrótem Shine? Shine. To są elementy takiej mojej metodologii, którą opracowałam przez lata własnych przejść, tak to może ujmę, ale i obserwacji wielu różnych twórców, edukatorów, trenerów, coachów i tak dalej, którzy po prostu działają w online. I jeśli chodzi o te tajne skróty, może nie będę ich rozwijać całkowicie, bo to jest do odnalezienia właśnie na moich otwartych webinarach, szkoleniach, które zapraszają do tego programu, ale tak w skrócie, jest tam o sukcesach, o tym, co się liczy najbardziej w tego typu ofercie, produktach, czyli o sukcesach i efektach, do których doprowadzamy klientów, jest o tym, na czym się fokusować, a ja to nazywam hiperfokusem, żeby się nie rozpraszać na rzeczy, które nie doprowadzają nas do celu, a naszym celem jest służenie naszym klientom jak najlepiej, za też jak najlepsze tutaj obopólne zyski w kontekście i efektów, i zarobków. Chodzi też tutaj o twoją trochę działkę, nie ukrywajmy, czyli dobre poinformowanie naszych klientów, co z nami mogą osiągnąć, co dostaną właśnie w naszej ofercie, w tym naszym produkcie, programie, kursie i tak dalej. Chodzi też oczywiście o to, żeby nastawić się odpowiednio do całego tego projektu i tu o nastawieniu sporo rozmawiamy też w tym programie. Myślę, że to też jest taki wyróżnik moich działań i mojego podejścia, o którym dzisiaj też będziemy dużo mówić, w kontekście dopasowania też tej komunikacji i całego procesu wokół tworzenia i współpracy z klientami do siebie, do tego, jakie my mamy predyspozycje, potrzeby i tak dalej. Więc tu jest ten element absolutnie nastawienia do dobrego sprzedawania, do dobrej optymalizacji później i tutaj promuję takie nastawienie Just Think Pro
projekt, realizacja i optymalizacja, żeby nie kisić swoich pomysłów ciągle gdzieś tam po szufladach, więc pomysły zamieniamy w projekty, realizujemy i optymalizujemy. No i oczywiście tutaj się skupiamy na tych efektach dla klientów, na dowożeniu też ich do tego, co w tym danym produkcie im obiecaliśmy, dokonujemy ewaluacji, sprawdzamy, co poszło dobrze, co można poprawić, ulepszyć, więc to jest cała taka procedura. Ja to nazywam tak naprawdę systemem, który można używać wielokrotnie, powielać na inne oferty. W tym programie mentoringowym skupiamy się na takim kluczowym, jak ja to mówię, z jubilerską precyzją na wyborze kluczowej oferty za kilkaset złotych minimum, najlepiej właśnie niech to będzie program premium za 2, 2,5 i więcej. Natomiast to absolutnie da się powielić wielokrotnie. To jest taki system, takie koło napędowe moim zdaniem każdego biznesu. Więc to się kryje pod tą formułą. Nie zdradziłam do końca tych liter i głębi, ale tak pokrótce to za tą formułą Shine stoi. Ja to chyba sobie powyławiałem te literki, ale też nie będę spoilerował, to będą linki w opisie, można sobie zajrzeć, ale do tego słowa na N będę się chciał przyczepić, czyli właśnie do tego nastawienia, o którym powiedziałaś, bo nastawienie będzie dzisiaj naszym motywem przewodnim. Nastawienie, które nie wiem, czy można utożsamiać z motywacją, chyba raczej nie. Motywacja to jest coś, co sprawia, że ruszasz z miejsca, ale nastawienie to chyba będzie coś innego. Tak, jest to coś innego i tu jeśli chodzi coś innego, ale łączy się ze sobą, tak? Więc nastawienie ma znaczenie, ja lubię też rymowanki, bo to lepiej zapamiętać. I tu absolutnie polecę Wam lekturę książki Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. Uważam, że to jest lektura podstawowa dla każdego przedsiębiorcy, nauczyciela, rodzica, edukatora, trenera, twórcy, ogólnie absolutnie polecam tę książkę. I tam jest rozróżnienie właśnie nastawienia takiego na trwałość, gdzie wchodzimy w taki tryb, że no muszę udowadniać, że jestem mądry, że jestem dzielny, bystry, jakiś tam jeszcze. Albo właśnie nastawienie na rozwój, na to, że jesteśmy w ciągłym procesie, tak? I postrzeganie wszelkich naszych poczynań, wszelkich prób, które podejmujemy i rzeczy, które nam się wydarzają, jako właśnie możliwość nauki, jako ten proces, jako coś takiego, co wnosi w nasze życie wartość i no właśnie słowo porażka tutaj się pojawia, jakieś niedociągnięcia, błędy, pomyłki, porażki przekuwamy na plus, wyciągamy wnioski i idziemy dalej, wyżej, szybciej dzięki temu tak naprawdę. Więc to jest to rozróżnienie takich dwóch nastawień. Niestety, a jestem też po części reprezentantką edukacji, pedagogiki i gdzieś tam świata naukowego, bo też między innymi robię doktorat, więc trochę ubolewam nad tym faktem, że oceny w szkole, to co nas dotyka na co dzień, tak, porównywanie się z innymi, no temu nastawieniu nie sprzyja. Ale na szczęście mózg jest neuroplastyczny i można z tym pracować. No i jak to się ma do motywacji? Ano tak się ma do motywacji, bo dzisiaj będziemy mówić o tym, jak tę taką naszą głęboką motywację pod nazwą tak naprawdę takich naszych wewnętrznych potrzeb motywatorów zbadać, zdiagnozować, sprawdzić, no i jak ją wykorzystywać. No i tu oczywiście są różne narzędzia, ale znów wynik, które otrzymujemy, gdzie odkrywamy właśnie, co nas motywuje, co nas napędza, co faktycznie sprawia, że chce nam się chcieć, że dane działanie, dany projekt po prostu robimy z radochą, z frajdą i z ekscytacją, a inny niekoniecznie, to da się to zdiagnozować, da się to namierzyć, żeby po prostu działać przyjemniej i właśnie z takim zapałem i ogniem od środka, ale też znowu daje to pewne takie informacje, świadomość, samoświadomość, która nie jest czymś takim, że tak powiem, wyrytym w kamieniu i to nie jest tak, żeby jakikolwiek wynik, jaki dostaniemy, na jakichkolwiek tam badań, też trochę o tym będziemy mówić, żeby nie był taki, że dobra, tak mam i koniec, nie? Jakby to jest początek tak naprawdę przygody i drogi i ścieżki, że aha,
to mnie wspiera, to mnie motywuje, więc mogę tym zarządzać w taki sposób, tak? Czyli potrzebuję czegoś tam w swoim życiu więcej, a czegoś tam mniej, żeby czuć się lepiej. Czuję się lepiej, działam skutecznie, więc jakby tutaj to wszystko ma znaczenie. Absolutnie ten self-care w biznesie, który też promuję, propaguję, jest istotny. Więc tak to się łączy. Warto pamiętać o tym nastawieniu i wypracowywać sobie takie nastawienie właśnie na progres, na rozwój i zgłębiać, odkrywać, być takim ciekawym w stosunku do tego, co mi idzie, jak mi idzie, dlaczego mi tak idzie, czemu tu się zniechęcam, a czemu tu się właśnie zapalam. Fajnie jest być takim odkrywcą siebie, ludzi wokół. To też dobrze tak nastraja, myślę, do tego, żeby no, bardziej się cieszyć z tych naszych odkryć i różnic też między nami, niż się o to spinać, denerwować i kłócić, no bo po co? Padło nazwisko Carol Dweck i nastawienie. Czy to chodzi o ten growth mindset kontra fixed mindset? Tak. Koncept jest mi znajomy. Książkę mam na liście, na półce wstydu. Będę ją nadrabiał. Ja to słyszałem u Andrew Hubermana. On opowiadał te historie o tych dzieciach, co rysowały i ludzie zaczęli im dawać gwiazdeczki za te rysunki, nie? To jest fajne. I to jest też fajne, co powiedziałaś o szkole, że szkoła tego nie wspiera. No bo co kiedyś to rozkminiałem, wiesz? I co wspiera szkoła? Jeżeli w szkole dostajesz taką informację zwrotną, że naściągawszy możesz dostać piątkę, to mózg dostaje taki sygnał, po co się starać, skoro można naściągać i dostać piątkę. I ktoś przykładowo długo się uczył i dostał dwóje, nie? I też znowu dostajesz sygnał, po co się uczyć. Ale jeżeli pokochasz naukę, tak jak w naszym przypadku, w przypadku copywriterów, my dostajemy sygnał, dostajemy informację o nagrodzie wtedy, kiedy klient powie, że jest fajny tekst, kiedy jest wysoka konwersja, kiedy jest sprzedaż i kiedy wystawiamy fakturę, nie? Ale gdyby i ludzie się później zastanawiają, skąd wziąć motywację do pracy, skąd wziąć natchnienie, motywację do pisania, skąd jak ty to robisz, że siadasz w ciągu dnia i siedzisz 10 godzin i to robisz? Bo ja kurwa lubię pisać. To jest cały sekret. Ja po prostu lubię. Dla mnie ta praca jest nagrodą, dla mnie ten research jest nagrodą. Dla mnie, ja to po prostu lubię, to mi sprawia frajdę, nie? A to, że będzie za to faktura, zajebiście. To nie jest celem. Super. Absolutnie, to tutaj kłania się ikigai, czyli filozofia tego, żeby znaleźć coś, co kochamy, co lubimy, co pomaga nam realizować naszą misję i za co ludzie chętnie płacą, czego potrzebują. I to jest absolutnie świetny punkt w życiu, w ogóle w byciu, na ścieżce kariery i rozwoju. Czasami bywa taka pułapka w tym zakochaniu się w tym, co robimy, że to jest taka pasja. No i ten cytat, tak, rób to, co kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia. Jest tu pewna pułapka, że może nam sprawiać problem wycenianie, ja to mówię, docenianie i dobre wycenianie siebie. Tak, też tam byłam, ale jest to do zmienienia, bo ja mam taką filozofię a propos odczarowywania słowa promocja, że w tym słowie tam po środku jest moc, tak? Ty masz pewną moc, której ja nie mam i ja za nią płacę, tak? Nie wiem, ja nie mam prawa jazdy, płacę taksówkarzowi za podwiezienie, nie? Albo uśmiechem do męża, żeby mnie podrzucił. I jak my mamy pewną moc, pewną umiejętność, pewną wiedzę nawet, to dla nas to jest takie oczywiste, to jest takie naturalne. I my nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie ocenić, dlatego potrzebujemy gdzieś tam wsparcia, przegadania, możemy czasem tak się oddawać tej pasji i tak tworzyć, no bo w sumie ja to lubię, no co ja mam tam liczyć, jak mi to przychodzi tak łatwo. Ale dobra wiadomość jest taka, że naprawdę w naszej strefie geniuszu są bardzo dobre pieniądze, tylko właśnie potrzebujemy trochę opracować to tak strategicznie, mentalnie, żeby to było też zaproponowane, opakowane niejako, tak, w ofertę i tak jak mówię, sprawiało, że obie strony są zadowolone, jest tutaj zysk obopólny, win-win i wiąże się to też z godnym, świetnym zarabianiem, świetnym to pod tym słowem absolutnie uważam, kryje się moc, przynajmniej ja je tak lubię, że świetne to znaczy, że właśnie zarabiam na tym, co kocham, co lubię, co umiem, co potrafię robić, co przynosi wartość drugiej stronie, co ją rozwija, co ją uwalnia od jakichś tam blokad,
trudności, wyzwań i tak dalej. I do tego jeszcze dzięki temu świetnemu zarabianiu mogę pracować mniej, ale lepiej zarabiając, tak? Czyli zarabiam więcej, pracuję mniej, bo te godziny no jednak są dzisiaj najważniejsze. To jest coś, co jest bezcenne, tak? Więc to wybieranie trochę, jakby mierzenie się z tymi wynikami różnymi i a propos badań, i a propos biznesu, naszych działań, no jest właśnie po to, nie? Jakby wynik to jedno, ważniejsze od wyniku w czymkolwiek tu mówimy, czy w badaniach naszych wewnętrznych, psychologicznych, psychometrycznych, czy w wynikach finansowych, jak mamy wynik, super, i pytanie ważniejsze brzmi, co z tym wynikiem zrobisz, nie? Bo właśnie można mieć wynik, nie wiem, krwi taki i stwierdzić, ojejku, no mam tam, nie wiem, otłuszczoną wątrobę, dobra, ale olewam to i dalej szamię sobie hambiksy, nie? A mogę stwierdzić, okej, co mi to mówi, co ja potrzebuję zmienić, żeby te wyniki poprawić, nie? Więc taki trochę medyczny przykład, ale myślę, że obrazowy. To dosyć ciekawe, bo ja mam trochę otłuszczoną wątrobę, nie? Autentyk, ale nie, dobra, ja staram się jeść zdrowo, także to zostawiamy, ale padło słowo badania psychometryczne, więc tu pytanie, jak badanie wewnętrznych potrzeb oraz naszych cech, mocnych stron, predyspozycji, stylu zachowania i tak dalej, ma się do promowania swoich działań? Już co, ja akurat mam trochę fioła, że tak powiem, to moja taka pasja do psychologii, do badań wszelakich naprawdę osobowości. Mam nawet wpis na blogu o różnych bezpłatnych testach osobowości, wszelkie jakie odkrywam, widzę, robię, bo lubię jakby w ogóle to podejście takie psychologiczne, poszerzania świadomości, samoświadomości i tak dalej i odkrywania tego, jak my jesteśmy różni, jakie to jest świetne, bo to jest właśnie ta wymiana mocy, moc interakcji, jak ja to nazywam. Natomiast też jestem konsultantką kilku narzędzi psychometrycznych. Przede wszystkim tutaj się spotkaliśmy, żeby rozmawiać o Risk Motivation Profile, czyli o badaniu wewnętrznej motywacji naszych takich wewnętrznych, głębokich, podświadomych potrzeb. I one, tak jak tutaj twórcy, przede wszystkim profesor Ris, ale z zespołem, tak, stwierdzili, one są względnie trwałe w czasie. Jest to takie badanie psychometryczne, dzięki któremu możemy zbadać 16 motywatorów, które są uniwersalne dla każdego człowieka, no ale dla każdego z tych ludzi na świecie są o różnym natężeniu, o różnym okładzie. Ktoś może mieć wysoką potrzebę władzy, ktoś niską, ktoś, załóżmy taką neutralny stosunek do tego akurat motywatora i to ma pewne konsekwencje, tak? Właśnie powoduje, że nam się coś chce, albo czegoś nam się nie chce, że czujemy się dobrze w takim środowisku pracy, a w innym niekoniecznie, więc absolutnie jest to narzędzie i badanie, które mnóstwo rozjaśnia, które bardzo pomaga zorganizować sobie lepsze warunki pracy, kierować swoją karierą, w ogóle no ogólnie jest to tak uniwersalne a propos relacji i ze sobą, i z innymi, w biznesie, w karierze, naprawdę w efektywności sprawdzi się fantastycznie i jest używane w HR-ze, w korporacjach, w ogromie sytuacji. A tutaj też mówiłeś o tych pozostałych badaniach typu właśnie style komunikacji, DISC, czy nie wiem, chociażby w dzisiejszych czasach absolutny temat. Odporność psychiczna jest taki test, którego też jestem konsultantką MDQ+, co też możemy zweryfikować, zbadać na jakim to jest poziomie. Natomiast te pozostałe badania, one dają taką w cudzysłowie gwarancję, zwykle na około pół roku, rok, że właśnie w kontekście, w jakimś miejscu zawodowym, kariery, życia, to się też potrafi zmieniać. A RIS jest taki bardziej stały, na zasadzie robimy raz, i tak naprawdę możemy sięgać cały czas. I jak to się ma do biznesu, do prowadzenia w ogóle działań wszelakich, tak trochę powiedziałam, ma się to tak, że możemy urządzać sobie nasz biznes pod siebie. I możemy się w końcu uwolnić, bo myślę, że bolączką naszych czasów to jest właśnie to porównywanie się z innymi.
dopasowywanie na siłę czyjejś strategii, mimo że po prostu ja się w tym duszę, typu, nie wiem, skakanie na TikToku, postowanie w social mediach, albo właśnie, nie wiem, wystąpienia publiczne, czy chodzenie na eventy, gdzie to zupełnie nie jest mi bliskie i mnie wypala bardziej niż mi sprzyjać. No, na przykład za to odpowiada motywator kontakty społeczne. I to pozwala po prostu czuć się lepiej, działać lepiej, działać skuteczniej, efektywniej, a chyba o to nam wszystkim chodzi, nie? Więc absolutnie jest to taka podstawa. Ja bardzo często spotykam się no, z trudnymi w tyle sytuacjami. Na zewnątrz, właśnie w social mediach wygląda coś fajnie i ładnie, kolorowo, ale bywam na zapleczach jako trenerka biznesu i tutaj mentorka. Wiem, jak bywa w rzeczywistości i zawsze się rozchodzi o to, że ktoś wciska się po prostu w sukienkę, która nie jest jego, jest jej w tym za ciasno, a warto to wskroić na swoją miarę, absolutnie. I jest to możliwe, da się sprzedawać, godnie, świetnie zarabiać, zarówno podcastując, zarówno pisząc newsletter, jak i skacząc na TikToku, jeśli ktoś ma taką chęć i akurat to go cieszy, super. Każdy ma swoją ścieżkę, warto to dopasować do siebie, żeby później nie było, że Boże, jak moje życie mi się nie podoba. Nie idziemy tą drogą. To jest w sumie ciekawe, bo mi z badania wyszło, że kontakty społeczne mam na -2, czyli 0, nazwijmy to roboczo. Kompletnie nie mam potrzeby kontaktów społecznych, a budowanie relacji w biznesie idzie mi, powiedziałbym, bardzo dobrze. Więc to jest ciekawe. Jak to obejść? Przykładowo mam wysoką potrzebę uznania i wysoką potrzebę rewanżu, czyli potrzebuję rywalizować. Lubię się porównywać i lubię dostawać te dowody uznania, ale u nas, jak piszesz tekst, nie zawsze dostaniesz pochwałę od klienta, nie zawsze klient pokaże ci wynik, więc da się to obejść, tylko pytanie jak? No to właśnie znowu to jest też potęgą tego narzędzia, że nie dość, że otrzymujesz wynik, to jeszcze spotykasz się z masterem, masterką i tutaj omawiamy krok po kroku, tu jesteś też po spotkaniu ze mną. Mówisz otwarcie o tych motywatorach, więc ja nie będę tutaj nic zdradzać, jakby ty to mówisz, nie? Natomiast to narzędzie dodatkowo daje cały taki raport, tak? Gdzie tam są te instrukcje, wskazówki indywidualne, tu możesz nad tym popracować, to jest potrzebne, a tak czy siak ten wynik jest właśnie też znormalizowany, opisany tymi wszystkimi danymi, informacjami, sugestiami, wskazówkami, ale i tak dopasowujemy to indywidualnie do sytuacji, do kontekstu, dlatego rozmawiamy i spotykamy się, tak? Na tym omówieniu. I oczywiście, że jedna rzecz no, to ten wynik, a wokół jeszcze jest sporo, że tak powiem, elementów z tym związanych, typu doświadczenia, jakieś pewne swoje przekonania, w dużej mierze przekonania, tak? Związane z czymś tam, które możemy wykorzystywać właśnie chociażby tym narzędziem poprzez połączenie i pewne przestawianie, tak? Tutaj ty mówisz w kontekście wysokiej potrzeby uznania, akurat ten motywator sugeruje w przypadku wysokiej wartości to, żeby dbać i budować to poczucie własnej wartości od środka, tak? Czyli ja wiem, że okej, to mi schlebia i fajnie, to jest też taki tu nie ma wartościowania, ale powiem o takiej pozytywnej stronie posiadania tego typu motywatora, bo jeżeli ja potrzebuję pochwał, to równie chętnie je rozdaję, tak? Z drugiej strony, jeżeli mam pracodawcę, zleceniodawcę, który ma niską potrzebę uznania, on jest pewny siebie i w ogóle mu to wisi, czy ktoś go pochwali, czy da mu pozytywny feedback, bo on to ma w sobie, nie? Jakby tutaj nie zabiega o to, to u niego z kolei może być tak, że on też nie będzie chwalił, bo ale co? Ktoś potrzebuje pochwał? Przecież ja nie potrzebuję, to inni nie potrzebują, tak? Więc to absolutnie pokazuje, że my działamy trochę jak w takich klapkach na oczy, nie? Że mamy poczucie, że to co inni tak nie mają, to inni potrzebują, wiesz, jak pomyślimy sobie o tym szefie, nie? Który nie chce, nie potrzebuje.
I w drugą stronę, nie? Jak ja potrzebuję, to co, a co inni nie potrzebują? Wiesz, jakby co jest co to jest normalność, nie? Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku Cię zainteresowało. Czy to kwestie motywacji, czy może gościni? Cokolwiek to jest, daj znać w komentarzu. Jednocześnie przypominam o bezpłatnych materiałach, m.in. kursie o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link będzie w opisie. Miłego oglądania. I samo doświadczenie w ogóle tego typu narzędzi pokazuje, że właśnie my jesteśmy inni, że każdy może mieć inaczej, zupełnie inaczej. Wtedy też się zmniejsza to ciśnienie, nie? Że a, no bo Zośka, a to dlatego Zośka tak ma. A, okej, okay, no to spoko, nie? I czy da się obejść? Oczywiście da się obejść. Znowu informacja, jeżeli mam wysoką potrzebę uznania i już mam tę świadomość, to też potrzebuję się zmierzyć z tym, że ktoś może tak nie mieć. I jakby to wynika z jego potrzeb z kolei i on może nie być jeszcze na tym poziomie świadomości, żeby trochę tym zarządzać, tak? Bo mówimy tutaj o zarządzaniu. Natomiast jeżeli jest świadomy szef, świadomy menadżer, który robi takie badanie, tak? I widzi wśród swoich pracowników, a on ma wysoką potrzebę uznania, no to bierze to na klatę i żeby go wzmocnić, tak? Sprawić, żeby mu się chciało chcieć, to jednak sięga po te pochwały. Więc to jest właśnie ten myk. A jeżeli chodzi o taki self, że tak powiem, development i takie samo zarządzanie, tu mówiłeś o którym jeszcze motywatorze, jak to, który cię tak zatrzymał, że wysoka, a rewanż, tak? Tak, wysoki mam rewanż i wysokie uznanie. Rewanż mam najwyższy, jak mi ktoś zalezie, nic mnie tak nie napędza do działania, jak to, że mnie ktoś potraktuje źle. Ja to mówię, a to ja ci pokażę. No tu bym, mówię, jakby jeszcze są wątki takie psychologiczne, mentalne związane z tym właśnie, na ile ci to służy, czy to gdzieś tam nie zalega i nie powoduje jakiejś takiej frustracji, złośliwości. Tu polecę ci chyba po godzinach taki materiał a propos autoterapii, terapii związanej właśnie z czasem z takim fiksowaniem się. Jakby, oczywiście tu nie mówię, że tak u ciebie jest, ale czasami jest ta cienka granica, nie? Że gdzieś tam się aż zacietrzewimy. Natomiast no właśnie, jak to wykorzystać, tak? Jeżeli wiem, że to mnie nakręca, super, fajnie, może w takim razie udział w konkursach, gdzie można wygrać kasę fajną też, tak? I wyjść jakby do tego stanięcia, do rywalizacji, bo tutaj też, żeby nie zaczarować niechcący tego motywatora, bo to nie jest tylko tak, że tam jest mściwość i taki rewanż w sensie odegrania się, bo nie tylko, tak? Tutaj akurat ten motywator związany z rewanżem mówi o takim współzawodniczeniu, o chęci konkurowania, tak? O takim wystawianiu siebie, gdzie ktoś o niskiej potrzebie rewanżu odpuszcza, w ogóle jest bardziej ugodowy, nie chce, no nie chce się konfrontować, może to będzie najlepsze słowo, tak? Więc tu chodzi też o takie stawanie do konfrontacji. I tu, mówię, patrzymy w tym kontekście, do czego potrzebujemy danej kombinacji i jeszcze innych motywatorów wokół użyć. Może podam taki przykład trochę od czapy znowu, tak żeby odskoczyć, żeby tak fajnie to unaocznić. Tak jak gadaliśmy o zdrowiu, to może powiem o aktywności fizycznej, bo jest też taki motywator jak właśnie potrzeba aktywności fizycznej. Jeśli jest on na niskim poziomie, no a wiemy, że żeby żyć długo, w miarę komfortowo, fajnie by było jednak się ruszać i mamy w przypadku danego badanego na przykład z kolei wysoką potrzebę kontaktów społecznych, ten motywator na wysokim poziomie i załóżmy wysoką potrzebę spokoju, czyli takiego emocjonalnej równowagi, takiego spokoju związanego właśnie ze zdrowiem, z komfortem, z przyszłością, no to zauważmy, że potrzebujemy sięgnąć i trochę zakombinować, żeby ten spokój był zaspokojony i wykorzystujemy taki myk na zasadzie dobra, czyli jeśli mnie motywują kontakty społeczne, to jak się zapiszę na zajęcia zbiorowe, tak, na grupową jogę, czy tańce, czy cokolwiek, to wtedy będę realizować tu swoją potrzebę wysokich kontaktów społecznych, swoją wysoką potrzebę spokoju, tej stabilizacji emocjonalnej, ćwicząc, mimo że jakby naturalnie, tak, nie mam wysokiej potrzeby aktywności fizycznej, ale załatwiamy to właśnie takim trochę bypassem tych innych wysokich potrzeb. Czyli wdrażamy coś, co nam służy, tak, co nie jest tym, co nas
zapala, nie jestem takim triggerem, motywatorem właśnie od razu z wyniku i po prostu z tego, jacy jesteśmy, jak mamy, ale możemy to wprowadzić, bo będzie nam to ogarniać pozostałe potrzeby. Czy ten przykład jest też taki adekwatny, rozjaśniający? Do mnie to trafia, do mnie to trafia. Ja powiem na swoim przykładzie, bo ja mam bardzo niską potrzebę kontaktów społecznych i niską potrzebę aktywności fizycznej, wysoką potrzebę rewanżu i uznania, więc jeśli chcę ćwiczyć, to ja nie mogę sobie pomyśleć na przykład, że będę sobie ćwiczył z kimś tam, mnie to kompletnie nie interesuje, ale jeżeli sobie pomyślę, że chcę mieć większe bicepsy niż ktoś tam, tak mi mów. Jeszcze jeden protip, bo pojawi się bardzo ważne pytanie o to, co nam daje wynik tego badania i jak to się będzie miało do twojej idei Just Think Pro. Tutaj protip, bo to nie jest tak, że to badanie dotyczy tylko nas, ale na przykład dzięki niemu ja skumałem, że ja mam niską albo pomijalną potrzebę piękna, moja żona ma wysoką, ona dla niej musi być ładne. Dla niej, jeżeli będziemy oglądać i kupować dom, to mało ważne, ile tam trzeba będzie kupić węgla, co trzeba będzie wyremontować, ten dom ma być ładny. Tak. Samochód tak samo. Nieważne, ile on będzie palił, nieważne, ile tam się zakupów do niego zmieści, samochód ma być ładny. Więc przechodząc do tego pytania, co nam wynik daje i jak to się ma do twojej idei? Tak, no tutaj absolutnie potwierdzam, że z tymi motywatorami właśnie w relacjach jest to takie odkrycie. Jest to po pierwsze trochę olśnienie, trochę zwiększenie samoświadomości, ale zwiększenie właśnie takiej lekkości, dystansu i do siebie, i do innych na zasadzie, że już nie mamy takiego ciśnienia. Nie? No, po prostu taka lampka, wow, aha, to dlatego tak mam, czy on, ona tak ma. Ja się często śmieję, że kiedy mój mąż właśnie zobaczył moje wyniki, to już jakby odpuścił to, no tak, to dlatego masz tyle par butów i tyle sukienek, tak, nagromadzonych, bo jest też taki motywator jak gromadzenie, już nie mówiąc o książkach, czy też właśnie wysoka potrzeba piękna, więc absolutnie właśnie ozdoby, zresztą chyba w tę stronę widać te elementy takie, detale są istotne i to jest właśnie to, że dzięki temu my mamy większą świadomość, możemy sobie lepiej to organizować, nawet jeśli chodzi o środowisko funkcjonowania, tak? No bo lepiej nam się pracuje w pięknym pomieszczeniu albo dla kogoś, jeżeli nie chodzi o piękno z jego motywatorów, to są inne motywatory, które pomogą mu tak zorganizować swoje środowisko pracy, żeby działać lepiej, skuteczniej, efektywniej i przyjemniej. Będzie mu się lepiej też żyło z innymi, po pierwsze przez właśnie wzrost takiej tolerancji, zmniejszenie presji i ciśnienia, że ojejku, czemu on tak ma, czemu? Tak jakby po prostu to jest poszerzanie sobie świadomości horyzontów, że my jesteśmy różni i że w tej różnicy to nie chodzi o to, żeby się właśnie spierać i spinać, bo się różnimy zdaniami. Absolutnie nie idźmy w to, czego chcę, że tak powiem, no, ta przestrzeń taka oficjalna, powiedzmy, tak to ujmijmy, absolutnie idźmy w to, że to właśnie sprzyja temu, żebyśmy się uzupełniali tymi naszymi różnicami, bo to jest nasz atut. W tym tkwi taka moc i potencjał synergii, właśnie współpracy. Jeżeli budujemy zespół, to absolutnie zespół potrzebuje być różnorodny, tak? Mamy kogoś, kto jest kreatywny, ma wizję, pomysły, no ale później potrzebujemy kogoś, kto to wykona fizycznie, tą mrówczą robotę takiego wykonawcę, więc tu absolutnie też te rzeczy potrafią się uzupełniać i my potrzebujemy stanąć tak do tego, nie? Że okej, okay, czyli to jest u mnie tak, to działa tak, tak samo z tymi mocnymi stronami, nie? Czyli że jeżeli nawet idąc tym językiem potrzeb, mam wysoką potrzebę władzy, zarządzania innymi, też jakoś to mi idzie sprawniej, no to nie będę czuł się dobrze jako szeregowy pracownik, tak? Bo się zamęczę, bo ja potrzebuję liderować, tak? Też mieć jakby tutaj ten wpływ, poczucie wpływu. I absolutnie to się przekłada no, na wszystko, na relacje, na codzienność. Dlatego absolutnie uważam, że to jest podstawa, taki klucz, żeby wiedzieć. I ten już jakby odpowiadając na to pytanie, dlaczego Just Think Pro, znowu to jest to nastawienie na progres, na rozwój, więc nawiązując do Carol Dweck. I
To jest taka filozofia, znowu trochę a propos tego samego programu Master Level Class i tej procedury SHINE, że projekt, realizacja, optymalizacja, że tutaj również mamy coś możemy ulepszyć, tak? Coś możemy udoskonalić, zmienić, podrasować, czasami trochę, tylko trochę, nie jakąś jedną rzecz, małą, a to wpływa po prostu turbo na nasze samopoczucie. Ale wszystko zaczyna się od wiedzy, tak? Od świadomości. Jak coś nam dokucza, a nie wiemy co, to po prostu potrzebujemy diagnostyki. Wcinanie, że tak powiem, suplementów na oślep jest trochę właśnie takim, no dobra, że tą witaminę D, a się okazuje z wyników, że nie, ja w sumie to nie tego mi brakuje, to chodzi o magnez, nie? Hello. Znowu trochę medycznie, ale myślę, że to fajnie obrazuje, nie? Że ta diagnoza jest takim fajnym miejscem, z którym możemy szybciej i lepiej dojść do celu i do celu, który jest naprawdę nasz. O to jest chyba też klucz. Że w końcu w tych wszystkich testach, badaniach, jak się tak pochylamy nad sobą, nie? Ale czego ja chcę? Co mi służy? Po prostu oddzielamy się od tego szumu wokół, którego jest pełno, w takiej bańce żyjemy, że ten to, ten tamto, a może tak i w końcu sami się gubimy, a co jest moją ścieżką, tak? A jak ja chcę żyć? Co będzie mi pasować, tak? Więc to jest absolutnie takie kroczenie tą drogą self-care, ja to nazywam hashtag biznes bliżej siebie, żeby to było naprawdę takie nasze i wtedy możemy się rozwijać w zgodzie ze sobą, a nie, że Tomek, Piotrek, Ewka tak zrobili, tak powiedzieli, a oni są inni, mają inaczej w ogóle, hello, inny kontekst, inna sytuacja. Biznes bliżej siebie. Tak płynnie przechodzimy do następnego pytania. Jak świadomość swoich potrzeb przekłada się na zyskowny biznes i budowanie dającej spełnienie marki? To tutaj tak postaram się żołnierskim krokiem i skrótem, ponieważ to badanie też zainspirowało mnie do stworzenia takiego programu Spełniona w biznesie, mierząc się w dużej mierze z kobietami, aczkolwiek tutaj, jeśli są panowie i chcą skorzystać jakby z tego nurtu, gdzie bazujemy właśnie na Risk Motivation Profile i wdrażamy tę wiedzę właśnie tak edukacyjnie przez kolejne tam tygodnie działań współpracy, to też zapraszam, to jest taka odmiana skuteczny w biznesie, bo to temu służy. Ale to, co zauważyłam, to, że często rozjeżdża nam się coś takiego, że właśnie robię, niby mam wyniki, ale czuję się nieszczęśliwy, tak? Albo jestem szczęśliwy, super, fajnie, flow, ale nie mam kasy, tak? Więc fajnie by było to połączyć. Ja ogólnie jestem załączeniem kropek. Moja marka marketing interakcyjny to jest właśnie to łączenie kropek naszych mocy z mocami naszych klientów i cały czas to łączenie. I jak to się ma, jeśli będziemy robić wbrew sobie, tak? Właśnie patrząc na mody, wskazówki, turbo protipy, zrób tak, skopiuj, wklej, będzie działało, no to możemy się obudzić z ręką w nocniku. I to doprowadzi po prostu do wypalenia, do poczucia takiego, jejku, to nie jest moje, już ja nie wiem, kim ja jestem, jakieś takie, wiecie, trudności, wyzwania mentalne, więc absolutnie zachęcam znowu do takiego odważnego wglądu, poszerzania, żeby bazując właśnie na tych naszych mocnych stronach, motywatorach, potrzebach, tak projektować swój biznes, żeby on był i zyskowny, tak, i dający spełnienie. To często mówię, że pomagam budować biznes, który daje i większe zyski, i spełnienie bez randek z wypaleniem, bo inaczej czeka nas wypalenie, tak? Więc potrzebujemy połączyć te dwie kropki, żeby czuć się dobrze, być w takim dobrobycie też finansowym. Tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem o takiej metodzie 3D, jak ja to nazywam, tak? Mamy jakieś dobro, jakąś właśnie moc, umiejętność. Jeżeli się nią dzielimy, to sprawiamy dla tej drugiej strony i dla siebie przy okazji dobrostan, tak? Doprowadzamy do dobrostanu, do polepszenia jakości tam życia, usług, cokolwiek, w czymkolwiek pomagamy, a to tak naprawdę wpływa na dobrostan obopólny i ogólny, więc tutaj podejście 3D jest wskazane i tak samo w tym przypadku. Potrzebujemy dobrze wybierać, dobre strategie,
cenowe, ofertowe, finansowe, czy nawet promować biznes właśnie, ten biznes bliżej siebie, w zgodzie ze sobą, w takiej wersji smart, żeby się nie obudzić, że o Boże, ciągle tam, nie wiem, postuję, ciągle robię coś tam, bo mówili, że to działa, u mnie nie działa i się wykańczam i czuję się źle. Więc to się ma tak, żeby to uspójniać, żeby czuć się po prostu w tym biznesie dobrze i wprowadzać takie strategie, takie działania, które nam służą długofalowo. Mocne. W tym podcaście było już kilkudziesięciu copywriterów i kilkadziesiąt copywriterek w sumie i jeden powtarzający się motyw, powtarzający się schemat u nich, a czepią dobrą kasę, to jest od zawsze lubiłem lub lubiłam pisać. Nie spotkałem tutaj jeszcze osoby, jak pytam, skąd się wzięłaś w copywritingu, no zawsze lubiłem pisać, wiesz, od dzieciaka, od zawsze. Ja też tak mam, ja zawsze lubiłem pisać, nie? Dobrze mi to szło i zawsze to lubiłem. I zbyt wiele, myślę, osób jest w copywritingu, które są w copywritingu nie dlatego, że lubią pisać, tylko, nie wiem, pomyślały, że to jest w sumie łatwe, co to jest, wiesz, wejść w internet i napisać, nie? Jeszcze teraz jest sztuczna inteligencja, to w ogóle nie trzeba mózgu, ani rąk, ani nóg, ani niczego, nie? I później się te same osoby zastanawiają, co ja robię nie tak, czemu to mi nie wychodzi. W ogóle, wiesz, zbliżają się do tego wypalenia, o którym mówiłaś, nie? Robią coś, można powiedzieć, wbrew sobie, coś, czego w ogóle nie powinny się dotykać. I tak płynnie przechodzimy do diagnozy swoich potrzeb. Jak można to zrobić roboczo, wstępnie, samemu? Jakie pytania warto sobie zadać, żeby te potrzeby odkryć? Mm-hmm. Wiesz co, tutaj na pewno, tak jak mówię, wszelkie jakieś testy, takie no, nawet na bazie quizu, żeby podejść do tego, podlinkujemy pewnie ten wpis blogowy z mojego bloga, a propos tych testów bezpłatnych, więc naprawdę podejść do tego tak zabawowo, żeby sobie pownikać, popatrzeć, pooglądać, potestować, posprawdzać i pobadać siebie, tak, z takim odkrywczym spojrzeniem, jak to jest, nie, jak to właśnie było. Czasami się śmieję, że warto wrócić do dzieciństwa, jak tam się bawiliśmy, nie, pamiętam takie niejedne warsztaty, kiedy no dobra, co tam robiłaś, jak byłaś właśnie dziewczynką, chłopcem, no ja sobie na swoim przykładzie, tak, ustawiałam misie, lalki, robiłam dziennik i sprawdzałam listę obecności, nie? Często taka podróż w czasie może pokazać, że wow, kurczę, coś tam właśnie takiego było, ale, i to jest ta zagwozdka, że życie sprawiło właśnie, że ktoś coś powiedział takiego, ktoś zwrócił taką uwagę. Moja też historia jest taka, że ja w liceum miałam taką trudną, traumatyczną sytuację z nauczycielką, przez co totalnie się zablokowałam na wystąpienia publiczne, dla mnie to było paraliżujące, na studiach przeżywałam horror, jak było trzeba poprowadzić jakiś referat, opowiedzieć i tak dalej. Naprawdę dramat. I dopiero w 2018 roku, więc wcale nie tak dawno, przełamałam ten lęk, ogromny lęk. I teraz jest to moje narzędzie pracy i trochę się uśmiecham do tych misiów i laleczek, które ja już kiedyś właśnie za dzieciaka lubiłam, tak, edukować i się dzielić wiedzą i tak dalej. No dzięki Bogu przełamałam ten lęk, stres i to mi teraz służy na plus, ale właśnie pytanie, co wam po drodze się gdzieś tam wydarzyło, że poszliście w tę stronę, czy ktoś coś podpowiedział, doradził, czy właśnie coś tam przywołało, przykuło uwagę, że właśnie to proste, łatwe, tak mówili. No to jest właśnie to, żeby mieć to swoje sito, sprawdzać, weryfikować, a co jest moje. Co mi sprawia frajdę, to jest ten tak zwany stan flow, nie? W co ja mogę po prostu wejść i wow, godzinami, ale znowu z tą gwiazdką, jak mogę to przekuć na to, żeby to było to ikigai, tak? Żeby to właśnie też było dobrze nagradzane, żeby to nie popaść albo w jedno, albo w drugie. I absolutnie pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, że ojejku, że za późno na zmiany, już jestem za stara, za stary. Wszelkie po prostu super turbo odkrycia, znaczy nie, może nie wszelkie, ale wiele. Zdaje się Ford wynalazł tak auto po 60, może po 50. To teraz nie chcę jakby tutaj mówić na 100%, bo nie pamiętam, ale już w dojrzałym wieku. Ostatnio czytałam artykuł o kobiecie, która wydała swój taki pierwszy kryminał, bestseller w wieku 58 lat. Więc wiecie, jakby tutaj cały czas może się coś zadziać.
i żeby się też nie spinać znowu, to jest to właśnie nastawienie na trwałe, że o, bo ja już powiedziałam, a no to muszę już być w tym temacie, już w tej karierze, no kurczę, słuchajcie, mamy takie czasy, że moim zdaniem umiejętnością przyszłości jest po prostu elastyczność i naprawdę da się przebranżowić, zmienić działkę, czy rozwijać sobie coś powoli, pobocznie i faktycznie dopasować to do siebie, żeby to dawało i to, nie to albo to, bo to jest słabe i wiele osób się na tym wykłada, dlatego cały czas się pochylajmy, zatrzymujmy się, tak, w tym naszym biegu, a już szczególnie w tym pędzie dzisiejszego świata, gdzie wszyscy super dają rady i na pewno to, na pewno tak, na pewno w ten sposób. No ja mówię, jestem absolutnie po drodze indywidualizacji, dopasowywania, sprawdzania, testowania, ale też to właśnie takiego znajdowania w tym fun, nie? Że to nie jest tak już raz i na zawsze, nie wiem, przeprowadzam tę kampanię sprzedażową, czy wysyłam tę ofertę i już to przybij na amen, kurczę, wyryte w kamieniu. Nie, no znowu, to jest taki wynik, takie coś, takie mam, co mogę z tym zrobić? Cały czas plastyka, nie? Neuroplastyka, jeśli chodzi o mózg, ale po prostu o te nasze działania zawsze jesteśmy w stanie coś zmodyfikować, podrasować, ulepszyć, zmienić, rozmyślić się. Jakby tutaj się tego też nie bójmy, nie? Ciekawy wątek. Myśmy z moją ostatnio oglądali Nie zadzieraj z fryzjerem. To jest kapitalny przykład tego właśnie, co ci sprawia frajdę, a co w rzeczywistości robisz. Masz Zohana, który jest antyterrorystą, ale on zawsze chciał układać włosy. I nie chciał powiedzieć, bo się będą z niego śmiali. Nie? Rodzice się śmiali, kolega się śmiał, wszyscy w wojsku się śmiali, że on chce układać włosy. Nie? Ostatecznie fryzjerem został. Później ten terrorysta, który zawsze był terrorystą, ale on chciałby być sprzedawcą butów. Któryś tam, wiesz, jakiś w sklepie z elektroniką, chciał być modelem dłoni, tak się to nazywa, tak? Model dłoni. Ktoś tam chciał być kimś tam, nie? I tak, no kurde, dlaczego nie? Przy założeniu, że będzie w tym pieniądz, nie? Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, może być też tak, że możesz mieć po prostu frajdę i fun i pasję, na której nie zarabiasz. I to też jest okej. Okay. Bo to nie musi się wiązać, tak? Jakby jeżeli masz biznes, który cię spełnia, ale też no, jeszcze tu rozmawiamy o multipotencjale i tak dalej, tak? Bo możesz się spełniać w biznesie, ale równie dobrze mieć swoją jakąś odskocznię, na której nie zarabiasz. I to też jest okej. Okay. Podcast możesz zrobić z pasji, z frajdy i po prostu wow, bo lubię się dzielić wiedzą i to jest moja zajawka, tak? A możesz go wykorzystać również do tego, żeby to było strategiczne, i od razu służyło twojemu biznesowi, marce i pozyskiwaniu klientów, tak? Ja akurat w tym nurcie, że tak powiem, szkole, ale absolutnie nie mówię, że nie, to jak nie będziesz sprzedawać przez ten podcast, to go nie nagrywaj. No nie, jeśli to ci zaspokaja twoje motywatory, potrzeby, super, fajnie, miej takie coś, absolutnie, nie? To nie zawsze musi być w parze, no pytanie właśnie o nasz kontekst, nie? Co nam służy, bo jeżeli robimy, pracujemy w czymś, co lubimy po 12 godzin, ale nie starcza nam na rachunki, no to kiepskie miejsce, nie? Że to też jakby, wiesz, kwestia kontekstu. Jeszcze tu podzielę się tablicą, którą przyniosłam na dzisiaj. Czekam, muszę tylko dobrze wykadrować. O. Dla słuchaczy ja przeczytam. Zwolnij, przestań podążać za tłumem, twórz swoją własną drogę, rób z pasją każdego dnia to, co kochasz. Tak, więc upolowałam tę tablicę, przez 3 tygodnie starałam się ją kupić, bo była w kwiaciarni, która już była zamknięta i dzwoniłam tam do pani, że ja chcę tę tablicę po prostu. Także przekazuję wam jej słowa, ale to jest właśnie to, żeby pamiętać, że to nie jest tak, że my musimy wybierać w życiu, że albo, albo. To trochę właśnie a propos przekonań, mindsetu, mentalu, nie? Albo będziesz miał rodzinę, albo podróże, tak? No już jak przyjdą dzieci, to już koniec z podróżami, wiesz, jakby takie hasła od czapy, tak ładnie to nazwijmy, no nie, ja mogę mieć szczęśliwy związek i udaną karierę, mogę być szczęśliwą mamą i spełnioną przedsiębiorczynią. Może być to i to. Czasami, owszem, są sytuacje, że nie możesz mieć wszystkiego jednocześnie, tak?
Czyli nie mogę mieć idealnie posprzątanego domu i bawić się z dzieckiem plasteliną w tym momencie. Wybieram, bo mamy ograniczone zasoby. Nie? Czasami potrzebujemy coś zaparkować i to jest też okej. Absolutnie pamiętajmy, że my zawsze mamy wybór. To jest właśnie też taka ciekawostka. Idziemy na swoje, freelancing, biznes, bo naszą ukochaną wartością zazwyczaj jest co? Wolność. Wolność. A później sobie zakładamy kajdany i siedzimy na dupie i nie wyjeżdżamy na urlop. Ja też tam byłam, tak? Przez pierwsze 8 lat mojej firmy ja nie byłam na urlopie. No bo, Boże, jak, nie? Hello. Więc jakby prawda jest taka, że my mamy wybór. Mamy jakieś przekonania, mamy jakieś właśnie myśli na jakiś tam temat, ale to nie są fakty, wiesz. Jak masz drzewo, dwie osoby ci inaczej na to drzewo zareagują ze względu na zupełnie inne doświadczenia z nimi związane. Ktoś się przestraszy drzewa, bo nie wiem, jego wujek się, dobra, może żeby nie było drastycznie, jego wujka przygniotła gałąź i złamała mu nogę, a druga osoba się ucieszy, bo o, drzewo, to kojarzy mi się z wakacjami u babci i leżeniem na pikniku z przyjaciółką, nie? Pod kocykiem, pod drzewem, na kocyku, pod drzewem. Więc naprawdę nastawienie ma znaczenie. My jesteśmy w stanie, i na to są badania naukowe, pracować sobie nad tym, że coś nazywamy, interpretujemy tak, ale to nie jest fakt autentyczny, jak to się mówi, to nie jest prawda jedyna, tylko to jest nasza jakaś tam interpretacja. Nie? I pytanie, co my z tym zrobimy? Ja mogłam jeszcze przez x lat pani z polskiego wyrzucać, że o Boże, ona mnie tak skrzywdziła, doprowadziła do traumy i tak dalej, a ona prawdopodobnie tego nie pamięta, może już nie żyje, a to ja ciągnę te kule i nie mogę się wypowiadać publicznie, bo mnie kurczę ściska w gardle i skręca w żołądku. No trzeba było powiedzieć enough, tak? Dość, ja chcę się dzielić, chcę się wysławiać, prowadzić zajęcia i tak dalej i o tutaj chichot losu, wróciłam na uczelnię, wróciłam na doktorat, prowadzę zajęcia ze studentami i hello, pożegnałam tę traumę i ten hamulec, ten lęk. Tak samo lęk przed lataniem. Naprawdę, wierzcie mi, warto sięgać po swoje, jak coś tam się tli, jak macie tą iskrę, że czuję, że ojejku, tam mnie ciągnie, tam bym chciał, spróbujcie. Absolutnie kibicuję. Kojarzysz przykład ze słoniem? Nie, myślę o różowym słoniu? Nie, a propos perspektywy. Było coś takiego, znaczy nie wiem, czy to był faktyczny eksperyment, czy tylko taka przypowieść, że kilku osobom zasłonili oczy i kazali iść do przodu i pierwsze co zmacasz, to żeby powiedzieć, co to jest, nie? I tam był słoń. Jedna osoba zmacała nogę, mówi, to jest drzewo. Druga osoba złapała ucho, mówi, to jest żagiel. Trzecia osoba złapała trąbę, mówi, że to wąż. Czwarta osoba, to już tam nie wiem, co później złapała, ale właśnie to pokazuje tę perspektywę, tak, nie? Tak, tak, tak. No właśnie, powiem tak. Droga rozwoju w naszym życiu, o ile się rozwijamy, gdzieś tam poszerzamy właśnie horyzonty świadomości, pomaga nam się po prostu odklejać, tak? No trochę to jest też kwestia ego i tych rzeczy bardziej takich duchowych, psychologicznych, ale właśnie moc tych narzędzi psychometrycznych też pokazuje, bo to nie chodzi o to, żeby to, co mówiłam, że tak mam i koniec, nie? O, dostałam taki wynik, tak mam i już w ogóle to się nie zmieni na wieki wieków, taki będę. No nie, właśnie to ci daje narzędzie, to ci daje świadomość i daje ci dystans do tego, że możesz mieć tak, możesz to wykorzystać, ale to może ci nie służyć, albo przez to coś tam masz, więc kurczę, no zyskujesz wiedzę, narzędzia, tego jest multum. Masz naprawdę wybór, co będziesz robić, na czym się skoncentrujesz, a bardzo często my wpadamy w takie pułapki, no i tu chyba dobry jest moment na to, żeby powiedzieć, że my mamy to biologicznie, także uspokajam, nie? Że jakby to nasz mózg tak działa od dawien dawna, taki atawizm, pozostałość po przodkach, że wybieramy to, co szybko da nam nagrodę, nie? Czyli dopaminka po scrollowanie. Albo nie wiem, koncentrujemy się właśnie na tym, co negatywne, czyli zagrożenie, kurczę, ten dał minusa czy złą ocenę w ankiecie, to nic, że pozostałe 20 osób dało piątkę, ale ten dał trójkę, dlaczego trójkę, nie? Jakby ta znowu wiedza, świadomość, samoświadomość pomaga nam wybierać, okej, to na czym ja się teraz skoncentruję,
na tej trójce, którą rozumiem, że mój mózg wyłapał, bo to jest odmienne od reszty, ale to nie jest ktoś, kto mnie chce zaciłkać z siekierą z innego plemienia, tylko to jest ocena, mogło mu się nie podobać, ok, ale mam 20 dobrych, nie? Jakby są też takie, szukam teraz w pamięci nazwy książki, tytułu Szczęśliwy mózg, zdaje się, jak odnajdę na półce, to jeszcze na pewno dam znać, żebyś Danielu dopisał, ale tam było podane tak, że na jedną negatywną rzecz potrzebujemy 5 pozytywnych, żeby to zrównoważyć, żeby wyzerować, nie? Więc jakby znowu ta świadomość tych różnic, tych zmian, tego jak właśnie działają przekonania, te nasze właśnie nastawienia, ta perspektywa, daje nam ten oddech. I to jest, Viktor Frank o tym pisał, pomiędzy bodźcem a reakcją jest wolność. I tu jest ta wolność, że my mamy wybór, co my zrobimy z tą wiedzą, tak? Co my zrobimy z tym, że ktoś tam nam nadepnął na odcisk, nie? Czy mu teraz wypalimy i napiszemy hejterski komentarz, czy popatrzymy, a może coś w tym jest, a może nie jest, a to chyba nie o mnie jednak, nie? Jakby wiecie, to naprawdę ta ścieżka rozwoju, samorozwoju pozwala po prostu żyć lepiej, lżej, nie spinać się, nie denerwować, mieć więcej takiego luzu, szacunku, dystansu, fanu, nauczyć się też z siebie pośmiać trochę, nie? Z takich swoich gdzieś tam wpadek czy nawyków, które wracają, ale wciąż mamy wybór, nie? Mnie nie pozostaje nic innego, tylko się pod tym podpisać. Wiedza to jest bardzo potężna broń. Bardzo potężna. Wiedza... I nie dajmy się zmylić. Było takie hasło kiedyś w dzieciństwie. Ucz się, ucz, bo wiedza to potęgi klucz. Jak nazbierasz wiele kluczy, zostaniesz woźnym. Zobaczcie, jak takie hasła, tak, mądrości ludowe nam zostają i co nam robią, nie? I absolutnie wiedza to potęga. Uczcie się, dokształcajcie, sięgajcie po badania naukowe. Nie słuchajcie tego, co często się mówi gdzieś tam. Trochę, no może taki strzał w kolano, ale taka jest prawda. Jeśli chodzi o marketing, jakby ja jestem za marketingiem uczciwym, relacji, wiecie, współpracy, rozwoju, samorozwoju i właśnie wymiany wartości, ale są działania marketingowe, które służą temu, żeby sprzedać za przeproszeniem, dobra, nie powiem, coś niezdrowego, napakowanego, wiecie, chemią, syfem, cukrem, syropem glukozowym i tak dalej, ale kasa idzie na marketing, na reklamy, na promocje, a dostajesz shit, no, w tym opakowaniu, pięknym, ślicznym opakowaniu. Więc my naprawdę żyjemy w trudnych czasach, że idziemy do sklepu i na półkach mamy dramat. I trudno jest się od tego uwolnić, a z drugiej strony no to nasza rola, żeby sprawdzić ten skład, tak, wybrać. To nie jest proste. No nikt nie obiecywał, że będzie, tak? Jakby to, takie mamy czasy, nie? Taki mamy klimat. Ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, zadbania o siebie, zerknięcia, czy właśnie zrobienia tych wyników, czy zmiany strategii, która na przykład nie działa. I a propos strategii, ja często mówię, że absolutnie polecam dla każdego przedsiębiorcy, freelancera codzienny taki SMS, taki trochę rachunek sumienia, nie? Strategia, mindset i self-care. Co strategicznie, bo a propos, że mózg teraz i tu i już, a wybierz coś, co długofalowo przyniesie ci korzyści, a nie skroluj przez 3 godziny, tylko w tym czasie zaprojektuj jakiś produkt cyfrowy albo usiądź do tego szkolenia, tak? Albo zrób coś, nagraj coś, a propos podcastu, nagraj odcinki, fajne, strategiczne, mądre, smart, zaplanowane właśnie pod tym, że klient do ciebie trafi, zapyta o ofertę, kupi, to są wybory. Więc strategia, co ja robię każdego dnia strategicznie, żeby długofalowo, nie to, co mózg lubi tu i teraz, nie? Tylko smart, strategicznie, długofalowo przyniesie mi, mojemu biznesowi, mojemu życiu, zdrowiu i karierze, finalnie, coś dobrego, tak? Mindset, cały czas tutaj praca, nie? Czy ja tam się właśnie na to nastawiłem, a tu się obraziłem, a jak... Zawsze jest tak, jakby mam wynik i co ja mogę z tym zrobić? Mogę pomyśleć A, B, C. Ktoś by pomyślał tak, tak, tak. A co ja wybieram? Nie? Takie krótkie ćwiczenie.
coś się wydarzyło, myślę to, a co mogę jeszcze pomyśleć? No to, a co by, nie wiem, pomyślał mój kolega, koleżanka, tak sobie takie, wiesz, ćwiczenia w głowie szybkie, czy przyjaciółka jakby powiedziała do mnie w takiej sytuacji, nie? No, dobra, to, to co wybieram? Nie? I self-care, trzeci element SMS-a codziennego, jak o siebie dzisiaj zadbałam, jakąś małą, drobną rzecz, tak? Woda, spacer, oddech, poleżenie, drzemka, nie wiem, co ci służy, nie? Codziennie SMS i to się naprawdę fajnie wtedy składa i warto tak sobie pisać codziennie. Także tak, takiego wam SMS-a wysyłam. Fajne, będziemy to promować, chociaż podejrzewam, że wiele osób do tego momentu w tym odcinku nie dojdzie. Dlatego co mówiłaś, że nasz mózg pierwotnie, atawistycznie lubi łatwo, lubi szybko, lubi teraz, lubi przetrwanie, nie lubi się męczyć. Bardzo lubi proste cukry, bo to jest prosta energia, łatwo to rozłożyć. To nie jest wchodzenie w stan ketozy, gdzie trzeba się z tym grzebać i nie każdemu można. No, dlatego wynagradza nas dopaminą i serotoniną za jedzenie słodyczy, nie? I dlatego słodycze były nagrodą przecież przez dłuższy czas. Jak będziesz grzeczny, dostaniesz cukierka, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, co nam kiedyś właśnie mówili, że wiedza to potęgi klucz. Ja miałem w swojej rodzinie przeboje, dlatego że jako pierwszy z wnuków mojej babci poszedłem na studia. Nie pierwszy poszedłem, starsza siostra poszła pierwsza, ale ja pierwszy skończyłem z tytułem. No i co było w tej rodzinie? Przecież nie było dumy, że kurde, Daniel, jak to zajebiście, że kończysz studia. Nie, to student, profesor, magister. No to tak, wykształciuch wręcz, takie słowa padały, nie? I te, może się człowiek zrazić do pozyskiwania, zdobywania wiedzy, do kształcenia się, ale z drugiej strony, jest bardzo ważne zdanie dla mnie, nie przyjmuj rad od osób, które nie są tam, gdzie ty chcesz być. Dobrze, że ta pauza została, żeby to wybrzmiało, nie? Jeżeli masz taką przykładową zrzędzącą ciocię, która nic w życiu nigdy nie osiągnęła, od 20 lat siedzi na rencie, ale będzie cię uczyć, jak prowadzić biznes, no to co ciocia może wiedzieć o biznesie? Przy całym szacunku dla cioci, to może być złota kobieta, ale jeżeli ona ci powie, że po co robić te kampanie online, po co robić te biznesy, że to nie ma sensu, te komputery, to ja w ogóle w to nie wierzę, nie? To się nie sprzeda, nie? Ciocia 20 lat na rencie. I można się łatwo przez to zrazić, nie? Po co będziesz robił podcast, po co będziesz się pokazywał w tych internetach tam, przecież kto to będzie oglądał? Kto cię będzie oglądał? No kurde, ktoś ogląda, nie? Mnie ogląda, ciebie ogląda. Wiesz co, dotykamy fajnych w ogóle tematów. Przede wszystkim to też jest kwestia znowu tego zrozumienia i odpuszczenia. W zasadzie okej, oni tak mają, oni są na innym poziomie, jakby szacunek, nie? Jakby mają prawo, bo oni też się boją, nie? Jakby bardzo często to wynika z lęku, z jakiejś takiej lojalności. No jak wiesz tyle co? Lat było tak, nie? Tyle lat... Słyszałem u gościa, przerwę ci tutaj, bo mi znowu ucieknie, słyszałem u gościa, że ludzie doradzają nam w ten sposób z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że chcą nam oszczędzić bólu, bo rozwój to ból. Rozwój to jest zawsze ból. Cokolwiek robić, żeby się rozwijać, to jest ból. Wystąpienia publiczne to jest ból psychiczny. Chodzenie na siłownię to jest ból fizyczny. Druga rzecz jest taka, że oni, jeżeli nam się uda osiągnąć to, co chcemy osiągnąć, to im udowodnimy, że oni przez całe życie żyli w kłamstwie, bo to da się zrobić. A oni uwierzyli ileś lat temu, że tego się zrobić nie da. Dlatego stąd te rady. Tak, zgadzam się też, absolutnie. No i to jest ten lęk, obawa przed zmianą, tak? To, co mówisz, te bóle na szczęście nie trwają długo. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby przechodzić pewne procesy szybko, tak? Zrób to od A do Z. Pamiętam jedną klientkę, która bała się nagrywać filmiki, no to tam dyskutowałaś, no to jak zrobimy to stopniowo, tak delikatnie, żeby to zrobić od A do Z. Ja wtedy mówiłam hashtag weź to zrób, tak? Żeby to przejść, bo wtedy po przejściu tego, trochę tak jak, nie wiem, planujesz wesele, no drugie byś zrobił inaczej. No tak to działa, nie? Jest też fajny taki eksperyment z lepieniem garnków. Były dwie grupy, jedna miała przez 8 godzin, powiedzmy, nie pamiętam, czy to było, ale przez daną liczbę godzin wykonać jeden super turbo garnek, a drugiej zaproponowali wykonanie ilu tam garnków chcą, byle w tym czasie sobie tam potrenowali, poćwiczyli, tak? Ci chcieli ten super idealny,
szlifowali, przynieśli po tych paru godzinach, no był taki jeszcze z niedociągnięciami, a w tej grupie, gdzie robili tych garnków kilkanaście, kilkadziesiąt, było kilka super świetnych garnków. I o to chodzi, żeby robić, nie patrzeć na innych, którzy są, tak jak mówię, w innych okolicznościach, nie są nami, nie przeżyją za nas życia, mają prawo tam być, jakby każdy ma swoją drogę, nie? Jakby to warto uszanować, uznać i po prostu z tego wynikają obawy, my mamy wpływ tylko tutaj, nie? Tylko na siebie, czy my podejmiemy rękawice, czy się odważymy, czy powiemy dobra enough, dobra dość, no to biorę, to zmieniam, tu wchodzę na jakąś tam pracę mentoringową, coachingową, żeby to przepracować i tak dalej, nie? Czy terapeutyczną sesję i tak dalej. Więc mamy tylko wpływ na siebie i to, co mówisz, też mówi o poziomach takiej świadomości Logana. Genialna w ogóle praca badawcza związana z tym, że jest 5 poziomów świadomości. To też się podziela tak turbo szybko. Po pierwsze, taki pierwszy poziom, gdzie no, jak to statystyki mówią, większość społeczeństwa funkcjonuje, life sucks. W ogóle nie ma sensu się starać, nie ma sensu nic nagrywać, nie ma sensu pracować, bo zabiorą podatki, bla, 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 bla. Wszystko, wiesz, life sucks, nie? Całkowicie. Drugi poziom, jeżeli ktoś awansuje, to patrzy, no ale Krzyśkowi się udało to, Zosia zrobiła tamto, Piotrek skończył studia, a Krzysiek zdał prawko. Kurczę, to moje życie jest do bani, nie? My life sucks. I nagle, ojejku, no jak dobrze pójdzie, jak jest ten proces rozwoju, idzie w górę, no to ta osoba może doświadczyć takiego czegoś, dobra, no to skoro Piotrek, Kaśka, Zośka, no to ja się za coś tam wezmę. No i zaczyna robić, że okej, no to skończę to, zrobię tamto. Jakieś są już takie objawy tego, że kurczę, tu mi poszło fajnie, to zaliczyłem, to zdałem, jestem super, tak? Czyli wchodzimy na trzeci poziom, I'm great, już jest jakieś takie, wiesz, odkrycie, że powodzi mi się i potrafię. Co prawda jest tutaj pułapka, że mogę zostać na tym poziomie i tak strasznie, a propos tego mindsetu trwałości, że tak się tu zafiksowuję, że mam tak super fajnie to ograne, ogarnięte, wymyślone, że boję się konkurencji, tak? I wtedy jestem, I'm great, ale wszyscy inni są przerażający, bo to konkurencja, bo zaraz podejrzą, że tort mi zabiorą, wiesz, jakby to jest to zagrożenie z tego poziomu. I dopiero wzbicie się ponad ten trzeci poziom, gdzie wchodzimy do obmyślenia, wow, we are great. Jeżeli my właśnie wejdziemy w ten poziom synergii, że okej, to ja mam świetne to, tu mi kuleje, ale ty to masz świetne. I wtedy, jak wchodzimy w ten poziom, gdzie taki menadżer, który najpierw mówił, że o, ja to mam wyniki, ja to jestem świetny, nie, w tym menadżerowaniu. Jak ten menadżer wejdzie na wyższy poziom, bo te badania też Logana były robione w korporacjach, to dopiero wtedy on potrafi zauważyć, że słuchaj, Kasia, to ty świetnie zaofertowałaś. Adrian, ty sobie poradziłeś z negocjacjami, tak, że tutaj wnosicie, my wszyscy, coś fajnego, coś dobrego i we are great, razem możemy więcej, na tym to polega, tak, ta wymiana, współpraca, no mówię, ja to nazywam mocą interakcji i to jest ten poziom czwarty, na piątym, gdy już doświadczamy tego, że co by nie było, to poradzimy sobie, pójdziemy po pomoc, doradzimy się kogoś, komuś coś zlecimy, oddamy, ktoś nam pomoże, no bo już wiemy, że we are great wszyscy tutaj, tak? Ale piąty poziom to jest ten poziom, gdzie po prostu to jest doświadczenie, że life is great, bo nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze coś tam jest po coś, ogarniemy, co by nie było. Nie, więc tutaj, tak jak mówisz a propos cioci, czy wujka, stryjka, czy kogokolwiek, trudno jest zrozumieć komuś, kto jest na poziomie pierwszym czy drugim, kogoś, kto mówi, o Jezu, tu zorganizowałam kampanię, tutaj udało się to, tamto, dla niego to jest chiński. On nie rozumie, tak? I to jest znowu pewna rola osób, które są wyżej, żeby zrozumieć, że do tych osób też trzeba się komunikować inaczej, tak? Z tego jedynie o poziom wyżej, bo inaczej oni nie zrozumieją. I stąd te są przysłowiowe, świąteczne gadki na zasadzie, tak, o nie, to bez sensu, a daj spokój, nie ma co tam, a po co ty robisz te właśnie internety i tak dalej. Ja się śmieję, że u mnie to chyba wciąż
moja rodzina nie do końca wie, co ja robię w tych internetach i nie musi, tak? Absolutnie, ale to jest właśnie to, żeby mieć świadomość, że każdy jest w innym miejscu i to też jest ok, każdy ma swoją drogę, my możemy robić swoje, otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, uskrzydlają i działać dalej, ewentualnie jeśli ktoś będzie chciał, podawać rękę, pomagać. To jest w sumie nasza rola gdzieś edukatorów, szkoleniowców, osób, które się dzielą, tak, właśnie nagrywając podcasty, edukując i tak dalej, że my podajemy tę rękę, nie? Podstawiamy drabinę na te wyższe pola i cały czas jakby pokazujemy tą ścieżkę, my jesteśmy tu, wy wiecie to, ale jest jeszcze to do odkrycia, chodźcie z nami, nie? Jeśli chcecie, tak, jakby to też jest wybór zawsze. Tu podsumuję to takim cytatem, niedawno załapałem, jest taki fajny gościu, Dan Martel się nazywa na YouTubku i on powiedział takie zdanie, że jeżeli udało ci się dotrzeć na górę, na samą górę, to twoją odpowiedzialnością jest wysłać windę z powrotem na dół. Piękne, o, aż mam ciary. Możesz kraść, możesz kraść. I jest taki jeszcze jeden koncept, który też pojawia się w wielu miejscach go widzę, że to ty jesteś odpowiedzialna za to, jak wygląda teraz twoje życie. To nie jest wina rodziców, to nie jest wina szkoły, to są gdzieś na końcu zawsze. To, co mówiłaś o tym pomiędzy bodźcem a reakcją, jest wolność. Nie? I to jest ta wolność naszej decyzji. Wiesz, przykładowo miałaś te przeboje z nauczycielką od polskiego i nie masz wpływu na to, że ona będzie się zachowywać jak sucz. Ale ty jej dałaś, można powiedzieć, władzę nad sobą, zamykając się w sobie i zamykając się na wystąpienia publiczne. I zobacz, ile jest takich osób, które stwierdzają, bo kiedyś dostały zły feedback do tekstu, bo klient ich opierniczył i dobra, to ja jestem do dupy. Przekreśla to całą moją karierę. Wszystkie, nie wiem, 1500 napisanych tekstów jest do dupy, bo ten jeden klient powiedział, że to jest złe. No, ja oddaję klientowi decyzyjność, sprawczość, władzę nad sobą w tym momencie. Tak. Mega, mega ważny koncept. Tak, turbo ważne i tu, wiesz co, powiem to na wizji, że tak powiem, żeby to nie umknęło, żebyśmy też na pewno podlinkowali, bo o tym też jest ostatni odcinek jednego z moich mentorów, Jarka Gibasa, na jego kanale. Ja też u niego kończyłam Akademię Terapii Transpersonalnej, więc właśnie to takie wnikanie, odklejanie się i odpuszczanie jest absolutnie must have. I jest tam o tym, nie? Że jakby nie ma tej osoby już z przeszłości, która ci coś tam zrobiła. To, że byłeś w takiej rodzinie, czy tata ci tak mówił, tam tą kową do głowy, to tamto, oczywiście jakby nie umniejszamy tego, że były traumy, że były jakieś zdarzenia, doświadczenia, tylko że dziś jako osoba dorosła, świadoma, dojrzała, możesz coś z tym zrobić, tak? I po prostu pożegnać to, odpuścić. Nie ciągnąć tej kuli, bo to tobie tylko robi kuku, nie? Nie ma sensu wracać do tego taty, wujka, koleżanki, która, nie wiem, cię wyśmiała, czy tej nauczycielki, stając przy tym przykładzie, i właśnie z nią się rozprawiać, wymagać, żeby ona przeprosiła czy coś. No, no way! Jakby mówię, wczoraj dosłownie ukazał się ten odcinek, więc dlatego też na gorąco o nim mówię. I bardzo się uśmiecham do tego, bo dla mnie to był przełom ten 2018. Ja jeszcze nie znałam nurtu tego transpersonalnego, ale właśnie dla mnie to było przełomowe odkrycie, że ja naprawdę mogę to zmienić. Są do tego narzędzia, ale to zawsze zaczyna się od nas, od naszej decyzji. Nie? I to jest klucz. Jeszcze z tymi schodami też uświadomiłeś mi, że właśnie wczoraj podpisywałam w jakiejś lekcji w Shine taką metaforę, że trochę w drugą stronę, że my ucząc innych dajemy im właśnie windę na górę zamiast telepania się po schodach. Że ta nasza wiedza i doświadczenie, tak, może im przyspieszyć dolecenie, dotarcie do tego piętra, do tego szczytu, do którego oni chcą dotrzeć, po prostu szybciej. Tym sprzętem, tymi narzędziami, które my wypracowaliśmy, to jest ta nasza winda, którą my budujemy dla nich, zamiast wchodzenia po schodach mozolnie i spoceni na górę, nie? Jakby w tej metaforze, ale też to, co powiedziałeś, ten cytat, to wow, mega też. Więc metafory to jest to. Tak, jesteśmy przy cytatach i przy tej dawce, sporej dawce motywacji dzisiaj. Myślę to tak podsumowując, z jakimi trzema największymi motywującymi myślami chcesz zostawić naszych widzów i naszych
słuchaczy dziś? I słuchaczki, i widzki. Zapisałam sobie, żeby to nie umknęło. Więc to jest ten taki nurt, jak ja to nazywam, właśnie Just Think Pro, tak? Żebyście patrzyły, że naprawdę my ciągle jesteśmy w procesie, nie? Ciągle się rozwijamy, ciągle jest szansa na polepszenie, ulepszenie, optymalizację i tak dalej. I absolutnie to nastawienie ma ogromne znaczenie, więc rozwój, nastawienie na rozwój, na doskonalenie, na taką też frajdę w tym, że coś robimy, coś tworzymy, poszło tak, a teraz mogę to zrobić tak i tak dalej. Zamiast właśnie takiego nastawienia na trwałość i trochę wymówki, nie? O, bo tak jest, no okej, tak jest, ale czy na pewno nie da się tego zmienić? Więc to. Druga rzecz to to, że nie wynik się liczy, a to, co z nim zrobicie. Więc niezależnie, w jakim teraz jesteście punkcie, w jakim momencie, jakie są wasze wyniki, jakie są wasze statusy, że tak powiem, życiowe, sytuacyjne, to naprawdę macie sprawczość, żeby coś z tym zrobić, tak? Ten absolutnie wybór. No i tutaj trzecia taka notatka, to żebyście szli i odkrywali i cieszyli się tym odkrywaniem takiej swojej tej drogi, ten biznes bliżej siebie, ten mój ukochany hashtag, ale kroczcie taką ścieżką właśnie odkrywcy swoich talentów, swoich mocnych stron, mocy, jakieś umiejętności, które przecież też się cały czas rozwijają, ale też nie chowajcie ich do szuflady, bo absolutnie, absolutnie zawsze po drugiej stronie znajdzie się ktoś, kto z radością skorzysta właśnie z waszego talentu, z waszej strefy geniuszu, z tego, co robicie, umiecie, potraficie, wiecie i warto wchodzić w ten poziom wymiany, tak? I absolutnie tego wam życzę. Czyli Just Think Pro, nastawienie ma znaczenie, nie wyniki się liczą, jakby wyniki jakiekolwiek nie są na ten moment, was nie definiują na przyszłość, możecie zawsze coś zmienić, zmodyfikować, ulepszyć albo odpuścić, też tak może być. No i idźcie tą własną ścieżką właśnie z taką bliskością, zgodą wewnętrzną, o tak bym to ujęła. A wtedy im bardziej też siebie odkrywamy właśnie z taką przyjaźnią, życzliwością, takim poklepaniem po ramieniu, nawet jak coś tam się powinno, jak jest smutek, jak jest trud, no bo życie to też trudy, to tym bardziej życzliwsi też jesteśmy dla innych i wtedy żyje się lepiej. Spora dawka motywacji dzisiaj, spora dawka motywacji na koniec. Podoba mi się kierunek, w którym ta rozmowa się rozwinęła. Podoba mi się to, że być może ktoś słuchający tego odcinka, oglądający też się rozwinie. Jola. Jeszcze konkurs. Dla wytrwałych. Ale dawaj, to konkurs zrobimy na finał. Niespodziankę. Konkursik na finał, tak. Dobra. To zapraszamy was do konkursu. Żeby ta wiedza, dawka inspiracji i wskazówek się utrwaliła, to napiszcie nam, oczywiście dla chętnych, ale zachęcamy wszystkich najlepiej, napiszcie nam, co z tego odcinka bierzecie dla siebie tak najbardziej, co wam zostaje w pamięci, w serduchu, w umyśle, co zabieracie sobie na wynos. Napiszcie nam o tym, podzielcie się, to dla nas też jest przepiękna motywacja i takie turbo podziękowanie za to spotkanie i podzielenie się tym wszystkim. I dla osób, które to napiszą i dadzą znać, dlaczego to oni powinni wygrać konkurs i dostać taką oto książkę. To jest książka Co Cię Motywuje? Właśnie profesora Risa, które stworzył Ris Motivation Profile. Także tutaj o tej nowatorskiej metodzie badania wewnętrznej motywacji człowieka cała wspaniała książka wyląduje w rękach, a w zasadzie w bliskim paczkomacie osoby, która napisze, podzieli się, co wzięła z tego odcinka i napisze, dlaczego ta książka ma trafić właśnie do niej albo do niego. I my tutaj przez 10 dni od publikacji odcinka naradzimy się z Danielem, poczytamy te odpowiedzi i wybierzemy osobę, do której ta książka powędruje. Piękne. Ach, jeszcze mogę dorzucić od siebie
taki gratis prezent, bon zniżkowy na w ogóle zrobienie badania u mnie, jeśli chodzi o RISA. Jest to komercyjne badanie, tak? Akurat nie jest na liście tych bezpłatnych, które będziemy linkować. Jest to komercyjne badanie, ale dorzucę tutaj voucher dla osoby, do której też powędruje ta książka, więc tym bardziej warto, żeby poznać swój wynik, zbadać, sprawdzić, co tam się kryje w waszych motywatorach, spotkać się ze mną też jeden na jeden na omówieniu, więc myślę, że to jeszcze was bardziej zmotywuje do napisania i odezwania się i wzięcia udziału w tym konkursie. Ja nie mogę wystartować w konkursie, prawda? Niestety. Trzeba rewanżu się odpaliła, kurde, no trudno, to w takim razie przypominajka, czyli co wynosisz z tego odcinka, co ciebie będzie motywowało i przekonaj nas, że to do ciebie powinna trafić książka, dostaniesz voucher i dostaniesz książkę. Tylko, kurde, ja teraz chcę powiedzieć jedno zdanie od siebie, że umówmy się, to jest podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. I naszą robotą zawodowo zajmujemy się przekonywaniem kogoś do czegoś. Konwersją, zmianą stanu rzeczy, zmianą czyjejś świadomości. Przyłóżcie się do tego. Jeśli ktoś mi napisze jedno zdanie, że bardzo chcę tę książkę i tyle, to się obrażę, autentycznie się obrażę, bo ja tutaj prawie 100 odcinków nagrane i klepię o tym, o analizie potrzeb, o badaniu klienta, o wyciąganiu tych potrzeb, przekonywaniu i tak dalej. Co ciekawe, tutaj pojawiają się wskazówki na temat moich potrzeb, po części też na temat potrzeb Joli. Można w te potrzeby uderzyć. Nie jest to żadną tajemnicą, więc wskazówki były naprawdę. Polecam się przyłożyć, bo to będzie też o was świadczyć. No i co? Puśćcie wody wyobraźni. Ostatnie, ja lubię konkursiki i wiem, że w mojej społeczności też jest parę osób, które konkursy lubią, więc ja na nie liczę, że będzie tutaj fajna sieczka w komentarzach. No i ostatnie pytanie do ciebie, Jola. Gdzie możemy cię znaleźć w internecie? Można mnie znaleźć przede wszystkim na Facebooku. Jolanta Ambrożewicz, na Instagramie jola.ambrożewicz bez polskich znaków, więc jak wygooglujecie imię i nazwisko, to na pewno do mnie traficie. Strona internetowa, pod którą głównie funkcjonuje, to jest marketing-interakcyjny.pl. Zwykle po prostu, jeśli chcecie o czymś pogadać, o coś zapytać, czegoś potrzebujecie, to chyba najprędzej i najszybciej na Messengerze w wiadomościach prywatnych, bo ja stosuję SMS codziennie i w ograniczony sposób korzystam z social mediów dla zdrowia, dla podejścia smart, które też propaguję, żeby to nam służyło strategicznie, a nie ucieczkowo. Ale Messenger jest najczęściej wykorzystywanym przeze mnie komunikatorem. Jestem na LinkedInie oficjalnie, ale bywam rzadko. To na ten moment tak jest. Może to się zmieni, kto wie. Super. No, ja ci prywatnie i oficjalnie dzisiaj dziękuję za sporą dawkę motywacji i życzę dobrego wieczora, dobrego dnia. Dzięki. Jeszcze przede mną kawał przyjemnej pracy mentoringowej, także to, co kocham, to, co lubię i to jest absolutnie ikigai. Każdemu z was tego życzę. Każdemu z was. Tak, każdemu z was tego życzę. W odcinku z Jolą to tyle. Jak tam twoja motywacja? Wiesz już skąd się bierze? Wiesz co na nią wpływa? Wiesz co ją zabija? Jaki krok wykonasz w ciągu 24 godzin od obejrzenia tego podcastu, żeby zadbać o swoją motywację? Daj znać w komentarzu. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia, do śledzenia profilów Joli w mediach społecznościowych, do wpadnięcia na jej stronę. Na pewno znajdziesz tam coś wartościowego. Ja za dzisiaj ci dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Joli. Siema.